26 Opolskie Dni Seniora, po królewsku oczywiście, a więc zaczniemy na opolskim rynku o 12 barwnym korowodem. Wcześniej msza święta w intencji seniorów, tam już różne królestwa zjechały i stamtąd barwnym korowodem przybędą tutaj na opolski rynek, gdzie dekretem z woli ludu będzie koronacja, powołamy w mieście króla i królową. Następnie będzie uroczyste przekazanie kluczy do bram królestwa na ręce seniorów i przez cały tydzień seniorzy będą po królewsku rządzić naszym miastem. Będzie bal po królewsku, będzie gra miejska, będziemy zdobywać wszystkie wieże i obiekty, które przypominają nam czasy średniowieczne. Będzie nocna zabawa nad Stawkiem Opolskim. W ostatnim dniu majówka, oczywiście na zamku w Niemodlinie, przy zupie z królewskiej ryby, a więc zupie rybnej z naszego karpia. Opole potrzebuje innowacyjności, tyle pomysłowości, wyobraźni i dobrego humoru, więc bardzo się cieszę, że oddałem rządy królewskie. Tak wymyślili sobie to seniorzy w ich ręce, bo Opole dzięki temu przez najbliższe dni będzie naprawdę miastem bardzo pomysłowym, wesołym, radosnym. O to nam przede wszystkim chodziło. To są 26 dni senioralne w Opolu, ale my oczywiście nie tylko przez takie wydarzenia zwracamy się ku seniorów, ale w różny sposób wciągamy ich w politykę miejską. Mamy i Centrum Seniora, i Radę Seniorów, i wiele innych działań, inicjatyw, które wychodzą naprzeciwko tym mieszkańcom Opola, którzy tak naprawdę zbudowali to Opole w tej chwili. Chcemy im w jakiś sposób i za to podziękować, to docenić, a przede wszystkim cały czas skorzystać z ich kompetencji i kwalifikacji, bo one przecież wraz z tym, jak mijają kolejne lata, nie znikają, wręcz przeciwnie, doświadczenie cały czas jest coraz mocniejsze, coraz bogatsze. To, że w Opolu mamy grupę tak aktywnych mieszkańców, którzy dzielą się też swoimi talentami, umiejętnościami z mieszkańcami, to jest fantastyczna rzecz. No musimy się bawić. Do starości jeszcze daleko, to trzeba się bawić, nie? Ja sobie biorę udział w zajęciach, które ja chcę. Bardzo chętnie uczestniczę w zajęciach, które prowadzi Ewa Wocial, Gold Singers. Bardzo chętnie, ale oprócz tego sobie tańczę tańc towarzyski, bo jestem nauczycielem tańca. Śpiewam w chórze, który prowadzi pani Miłka Wocial i robię sobie to, co chcę, to znaczy jestem pełna podziwu dla kobiet, które uczestniczą w tych zajęciach, bo to jest istotne, żeby wyjść z domu po prostu. Ja myślę, że to jest potrzebne dla wielu osób, coś takiego, żeby się spotkać, wyjść z domu. Jest to na pewno motywujące te osoby do tego, żeby wyjść. To znaczy, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, przede wszystkim kobiety są aktywne, kobiety, bo mężczyźni to tak różnie. Można to przyrównać do sytuacji sami swojej. Jest okazja właśnie spotkać się między sobą. Mieszają się osoby z innych domów, na przykład Złota Jesień, czy Magda Maria, czy powiedzmy nad Odrą. Dobrze jest, że się spotykamy. Za rok dopiero znowu będzie podobna impreza. To jest taka chwila zapomnienia, że właśnie już jestem na emeryturze, pokazania, że jeszcze coś mogę, że jestem radosna, że się bawię. To jest też tak, że no blisko 900 seniorów na co dzień korzysta z różnych klubów seniora w mieście, z różnych form aktywności, z domów dziennego pobytu. I ci seniorzy chcieliby zaprezentować swój dorobek. To jest taka okazja, będą dzisiaj tańczyć, będą śpiewać, zatańczą przepiękny taniec dworski Panawa na opolskim rynku, taniec średniowieczny, którym zawsze rozpoczynało się ważne uroczystości, więc pokażą, że naprawdę potrafią wszystko.